Siema ludziska, tutaj Frer, a to będzie 54. część Zagrajmy w Gothic 3. W poprzedniej części dotarliśmy do Klanu Ognia, no, przyjęliśmy kilka questów. W tej części poszwędamy się właśnie koło Klanu Ognia, pozabijamy trochę zwierzątek i spróbujemy zrobić to zadanie z orkami i z wilkami, z polowaniem. Z wilkami będzie to się tyczyć właśnie tego, że po prostu będziemy musieli zabić te wszystkie wilki i w zasadzie będzie to chodziło o to, żeby odeskortować tego myśliwego na miejsce tam, gdzie było tyle tych wilków. No i w zasadzie tak, zabijemy te wilki, a z myśliwym nie pójdziemy, bo prawdopodobnie byśmy nie dali rady i by zginął. Tak, coś tak przewiduje. No i spróbuję z orkami tak zmniejszyć ich liczebność, tak. Tak, spróbuję zmniejszyć ich liczebność. Tak, ale to po pierwsze weźmy tutaj na tego szamana goblinów, popolujmy. Tak, o, na tego miłego. Dobra. Tak może też być. Bij tą kulą mumii, ile chcesz. Pięknie. Teraz. A fuck, myślałem, że spacja to jest skok. Pomyliło mi się. Dobra, papa, kolego. Okej. Tą rudę później wydobędę. Na razie tutaj położę, zobaczę co jest. O, tu jest ruda, okej. Tylko popatrzmy, czy nie ma wilków. Mamy tu jednego wilka. O, mamy miejsce też do odkopania. Okej, ciekawie będzie. Ciekawe co tu będzie. Samrodki, wybuchowe strzały. Okej. Dobra, żyła rudy. Tak, pozbieram tą rudę i to wszystko tutaj, tak. Żeby później, jak już pójdę do tego klan młota, po pancerz dla tego ziomusia, żeby już dać rudę temu innemu właśnie. Temu, od którego musimy wypić tunelowy bulgot. Zobaczmy ile mam. My chyba mam 41 tego. 42, o. Fajnie, dobra. Zjedzmy steaka. Pozbądźmy się tego wilka. Zaraz będziemy mieć level, subcio. Dobra, tu są wilki. No jakby inaczej. Nie miałoby ich być w Nordmarze. Tak. Pozbądźmy się ich. Dun, 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 dun. Dobra. Fuck, w złym momencie. Ładnie, dobra. No o, i subcio, następny level. O, dobra. Więc to nie wiem, co z tym levelem zrobić na życie. Czy umiejętność pod tytułem jak zabić orka. To byłby też dobry motyw, jakbym się nauczył tej umiejętności. Jak tu się pozbyć orka. Czekajcie, już wezmę sobie zjem te ziele królewskie, żeby było tak, że żeby było, że już mam te 800 do życia. Dobra, jeszcze dwa chyba i będzie z głowy. Tak, dobra. No i okej, mamy 800 do życia, okej. Trochę to jest już. Ale kurde, 1000, trzeba byłoby mieć 1000, tak. Ale też nie mogę być w tył tutaj z umiejętnościami, można byłoby tak powiedzieć. O. Dobra, poczekajcie, wejdziemy tutaj, zobaczymy co coś tu jest. Bo cholera, tutaj taka duża przestrzeń pusta, to jest ciekawe. No nic nie ma, no weźcie. Szkoda. Tu jest szablozą. A tu? Czekajcie, co tu jest? Tu będą gobliny na dole, okej. Okay. Jak sorki za stukoty i szumy. No chodź. No chodź, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj. Nie ociągaj się. I cię mam. Dobra.
Nie ma kolegi. To było proste. Ta, niby nie jestem dla ciebie żadnym przeciwnikiem, ale padłeś? Ładnie. Okej. Okay. O, przesunę głosiwy plecak. Dobra. Tak, będzie noc. W gotiku, ta. No chodź. No chodź, no i nie mam tutaj ciągle czasu, dobra. Kurde, źle, że cię nie zdublowałem. Ładnie. Przeciągnąłem go do domu, okej. Tu nic nie ma, tam jest jakaś żyła, ale... Tak, rudy. Tylko cholerka. Tu jest szaman. Dwie elitki. No i to byłoby na tyle, czekaj. Podciągamy ich. Pięknie. Ładnie. Okej. Kruszpach. No chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Tak, i teraz właśnie jak zabiję tych dwóch, ruszę już z tym ziomusiem. Debile. Dobra, w dupie z nimi. No dobra, mamy. Żywe rudy, okej. Czy tu jest jeszcze jakaś ruda oprócz tej? Nie ma. Okej, a... Chodźcie. No chodź, debilu. Dobra, mam cię. Jop. Pięknie. Z głowy mam cię. Dobra, mamy dwie elitki szamana. Okej, weźmy jeszcze ugotujmy mięso, tak. No, kozak prawdziwy sobie gotuje koło orków, subcio. Ale dobra, wylane, 100 mięsa, ładnie. Dobra. Zajmij, uciekajmy już. Tak, jest też, by mnie wypatrzyli. Zjedzmy steaki i ruszajmy stąd. Teraz pójdę inną drogą, tak. Żeby, może powiedzieć, ubić zwierzątka i zobaczyć, co tam jest, tak. I dwójeczka tarcza, okej. Dobra, dwa szablozęby, będzie jakoś. Okej. Dun. Dobra. Ładnie. Jakoś sobie poradziłem z dwoma, ale nie korzystanie z ekwipunku. Jednak 800 HP, no to troszkę już jest. Dobra. Dobra. Jeszcze jedno i będę miał full HP. No prawie. Dobra. Ale nie bądźmy aż tak szczegółowi. Okej. Tu już nic nie będzie. Okej, teraz zobaczmy. Jak tu z tymi goblinami, co tam będzie ciekawego dalej?
ale nad porzami przyleciało, miał farta niezłego. Ale teraz nie już. Dobra, zapiszmy przed starciem z tymi małymi gremlinami, tak. Dobra. Dawaj. Czarnego będę nawalać. Teraz już na pewno nie, dobra. Ty hordo mała rumunów. Mała horda rumunów raczej, źle powiedziałem, fuck. Małe popierdółki zakichane. Oj, zasrane kurde gremliny. Dobra, sprawdźmy, czy coś tutaj był. Jest jeszcze dalej. Jest, są, są. Mają mężem, można było powiedzieć swoje obozowisko. To jest nie w tylu. Ale nie otwarta, dobra. Teraz już nie będzie raczej w nią. Dobra. Aj, nie wiem. Wejdźcie na wyżynę. Się wam zajmę. Ładnie, papa. No, z głowy. Znów łuk na dystans. Będziemy ich mieć. Czy coś tu jeszcze jest? Nie. I czy coś miał tu szczególnego te gobliny? Nic. Dobra. Czyli, że sobie mieszkało, może będzie w takim zapadlisku. Okej. Okay. Wylane i sprawdzam ich, nie przeszukuję. Wylane w gobliny. Ta, tu będzie jeden lodowy golem, zejście na dół. Jakieś obozowisko z rudą, które będzie później, że niby on gdzieś poszedł i orkowie go uwolnili, ten kowal jeden z nich. Tak, no i będą te właśnie tutaj, te no, wilki. Te lodowe, które mam przed sobą. Znów, kochane wilki. Od tyłu to nie, nieładnie. Dobra, zaskoczyły, można byłoby mnie powiedzieć. Dobra, tak, wytrzymałość i schabę. Okej. Okay. I jeszcze jedno i zło będzie. Papa? Cierwa. A, dobra, mamy nie z głowy nareszcie. A to ci. Dobra. Zabiliśmy wilki, teraz pójdziemy do tego golema i zajmiemy się wilkami. I jeszcze trolla przy okazji uplujemy, tak. Można powiedzieć, to byłoby chyba wszystko propos klanu ognia. Takie tereny, też wędanie się właśnie po tych terenach. To byłoby właśnie wszystko propos tych terenów obok klanu ognia, tak, i później pójdziemy do klasztoru w następnej części. Dobra. A to już później, w poniedziałek. Dzisiaj się już mi nie chce poza tym nic robić. Dużo zrobimy tych gameplay. Dobra. Oszczędźmy wytrzymałość, tak. Dobra, chodźcie. O fuck, oj ty. Idź ode mnie z tą dzidą. Dobra, weźmy teraz, może powiedzieć. Się ode mnie, od tylca mnie jedziesz, ty kurdec. No, dlaczego ty mi zaznaczasz tego goblinka małego, a nie czarnego? Wszystko pod górkę. Dobra, i jeszcze jedna i... Zapiszę i zajmiemy się tym tutaj właśnie. Wytrzymałość. Będę ją trzymać później na taką, może powiedzieć, na taką miksturę, która będzie dawać po 20 z tego wszystkiego. Z tego chyba nawet było, z tej mikstury można było zrobić miecz. Chyba tak. Coś z tyłu trzeba było dodać tej mikstury do mieczu. Wali się pało.
Już cię mam, papa. Pa. Okej, dobra. Tutaj jest tak, to jest to. Tu jest ta ruda, no i będziemy mieć to w głowie. Teraz wilki. Nie cieszy mnie to, można byłoby tak powiedzieć. Jakby, no mam czarbeliara, użyję przeciwko nim czarbeliara, nie ma innego sposobu. Tak, niż to. Na taką hordę to nie jest mała grupa wilków, tylko kurde, całe może być zbiorowisko ich. Tak. Dobra. Dawaj, wydobywaj tą rudę, bezi. Dobra, już mam prawie. No, będziemy mieć teraz 50 te właśnie kawałeczków, o które chodziło. Nie wiem, ktoś jeszcze, kurde, oprócz tego ziomusia, co chciał futra i rudę, ten, co też chciał... Nie, no to wszyscy chyba co są rudę, tak, magiczną, no to więcej będzie dla mnie. Dobra. No i ruszajmy, tak. Okej. To teraz spróbujemy ogarnąć te wilki, raczej zabić je, no. No dobra, trzeba pogrzebać w ekwipunku i wziąć ten czarbeliara. Weźmy już tą małe na, manę na całkowite, no całkiem, na całkowite. Dobra, Folki, już jestem troszkę zmulony. Dobra, gdzie jest ten gniew beliara, to jest tej cholery. Pamiętam, że go wyciągałem. Czy ja już go, ja chyba już go nawet... Zużyłem go chyba. Dobra, to wezmę o swoje zwierzęcia, nie. Cholera. No to fajnie, że zużyłem. Prawdopodobnie w jakiejś części zużyłem to. Tylko nie pamiętam jakiej. Moja pamięć mnie zawodzi. Dobra. No widzicie już. Taka grupka to nie jest fajna rzecz, a tam będzie ich cała horda. Tak. Ale na normalnym poziomie nie dawałem sobie z nimi rady, bez ekwipunku. Widzicie? O! Tak, więc to będzie, można powiedzieć, zabawa niefajna. Okej, okay, nie mulgro. Wiem, że chcesz, żeby cień ci się ładował, ale okej. Okay. Tak, dobra. Będzie teraz uciekanie w zasadzie, tak. Sio, debil mały. Bardzo fajnie, dobra. Aha, dobra, fajnie też, że nie trafiam. No dobra. Dobra, pidolcie się, wiecie, z takim czymś. Okej, fajnie. Oj, te lodowe wilki zasrane. Dobra, tu mam kula ognia i takie inne gówna. Dobra. Jop, wytrzymało się życie znów. Nie wiem, ile będę z nimi iść. Naprawdę nie wiem ile. Tutaj to. Okej. Działaj, działaj i jedziemy. Jop. I się skończyło, tak. Oj, wy ścierwa jedne. Nienawidzę za was. Jup, jup, jup. I jeszcze jedna miksturka wytrzymałości. Dobra. Z głowy mamy kolejnego z tej wielkiej, można powiedzieć, hordy. No, optymistycznie to wygląda, naprawdę. To
Dobra, nie wiem, wezmę tą wódę, jeszcze jedną wypiję. Pięknie, dobra, z głowy. Wykończyłem to nareszcie, te kurde ścierwa. Z głowy mam je. Tak. A sobie leszesz i mam was gdzieś, nie ogarbuję was, nie zasługujecie na to. Dobra. Okej. No i dobra. Dobra, teraz zaprowadźmy tego myśliwego tam właśnie. Tak, myśliwego po pierwsze zaprowadzimy, a później tego, no, łowcę orków, bo będzie nam bliżej wtedy do klasztoru. No i mamy noc, tak. Noc. Nie, co to była za muzyka dziwna, można było powiedzieć. Dobra. No to idźmy po tego myśliwego. Potem tak, zabiję trolla. No i bym wtedy poszedł po tego łowca orków, no i byłoby okej, wtedy wszystko, jak najbardziej. Ty mi nie uciekaj nawet, nie próbuj. Dobra, chodźmy na polowanie. Chodź, dobrze. Okej. Jaka jest godzina? No, zaraz będzie 15. O, i ten czas szybko mija. Tam powtarzam się ciągle, można by tak powiedzieć. Już troszeczkę długo jesteśmy w tym Nordmarze, tak. Ciekawe, kiedy użyjemy znów Myrtanę, bo właśnie mam w planach dojść do klasztoru, po XP jeszcze troszeczkę. I co to za muza była? To jest muza z Myrtany, tak? Muza z Myrtany to była. Tak, po XP nie mam plan troszeczkę jeszcze poekspić. Zdobyć kopalnię. Tak, pójść do Xardasa, poekspić tereny po Xardasie, no i nic więcej nas tu nie trzyma. Tak. No i wtedy byśmy po prostu wyruszyli do Myrtany. Ciekawe, czy są jakieś wilki tu jeszcze. Ale kurde, noc niezła. Tak są, wylane w nie. Mam po prostu i tyle. Dobra, pomożesz nam zabić ich. Fabie. O, ty od tyłu mnie. Nie ma tego czegoś. Od tyłu mnie, kurde, bierze. No, weź i właź do tego ekwipunku. Dobra. Żeby tylko na mnie padł. Dobra, jeszcze jeden schabik i będzie wszystko na stówę. Dobra, oprócz many, rzecz jasna. Pokazałeś mu. Dobra, z głowy dwa za jednym razem, subcio. Nie macie. Tak, właśnie to. Dobrze. Zwykle aż się tu roi od. No, kto nas zabiłem? Więc miej oczy otwarte i trzymaj broń w pogotowiu. Aha, czyli okej, wszystko. Wszystko, co tutaj powiedziałeś, to powiedziałeś. Dobra, zajmijmy się trolem. Tym ogromnym, przemiłym trolem. Już widzę. Widzę ten, może powiedzieć, po nim można powiedzieć znaki. Jak. O, tak, okej, już widzę go. Dobra, ciekawe, czy mu zdejmiemy chyba. Nie, połowy na tym nie zdejmiemy. Ale mnie pasnąłeś. No dlaczego nie mogę ci zadać obrażeń? O ty. Dobra, zjedzmy schaby.
Wytrzymałość, pięknie i ej, miedziana. Co się dzieje? Ja ci dam. Dobra, ty grasz tak, to ja gram tak. W dupie mam cię. Zaraz będę się na to ułaskawiać. Nie mogę zadać mu grę. No sobie chyba jaja robicie. Chyba ten questpack sobie robi jaja ze mnie. I headshot w czułeczko. Pa kolego, to by było tyle, tak, weźmy się, uzdrówmy i pójdźmy do tego łowcy orków, żeby zakończyć tą część, tak, kiedy będzie renderowania, już dwa zrenderowałem, tak, to jest jakiś postęp, dwa zrenderowałem z jeszcze, no, trzech, tak, dobra. Okej, ruszajmy się, ruszajmy, tak, zależy mi na czasie, jak zawsze. Jop, spadamy i nic się nie stało, okej. A nie, to jest ten. A nie, to jest z miasta w Nordmarze, ale był naprawdę zmyrtany podkład, tak mi się choć wydaje. Dobra. Dobra ludziska, jak co, kontynuuję tutaj właśnie tą 54. część Zagrajmy w Gothic 3, jak pamiętam, tak, w piątek właśnie, tak, próbowałem zabić ten obozowisko orków, ale nic nie udało się, nasz towarzysz boju, Kaelan, czy jakoś on tam miał inaczej, poległ, bo, oj, polegało to na tym, że w tym obozie, muszę powiedzieć, tak, samemu go zwolić, zespawnowały się po prostu, zespawnowali się orkowie. No i później jak on zginął, byłem dosyć zmęczony, tak, i można powiedzieć, nie chciało mi się, ale teraz mi się chce. Dobra, a pozbierajmy z tych lodowych wilków, tak. Aha, dobra, pozbierajmy, już w zasadzie nie jestem zmęczony, wszystko jest ok. Dobra, zajmijmy się tymi orkami, tak. Zabijmy szamana, tych wszystkich tam zabijemy po kolei, tak, tak, tak. No i pozbędziemy się ich, spróbujemy, zobaczymy jak to będzie wyglądać z tym, jak z nim pójdziemy na, może powiedzieć, tych orków, którzy je spawnują. Dobra, już widzimy szamana, tego no, szamana, co tam jeszcze, elitki dwie i chyba zwiadowca, jak pamiętam. Ej, musiałbym sobie przypomnieć, zaraz zobaczymy. 785 safe, nieźle. Dobra. Orkowy bohater, ciul, a nie bohater. No chodź. No chodź. Sam nie przyjdę, dawaj, dawaj. Ja mam właśnie taktykę tutaj właśnie ich odciągania, tak. Na pojedynku kuszników bez problemu, raczej no strzałów z łuku, a to przeciwko kuszą, przeciwko mnie to jakoś wygram. Kusza w ogóle mówi nie no, łuk jest o wiele lepszy od przeciwko kuszy, wtedy mogę oddać dwa albo więcej strzałów, zanim on strzeli jeden. No w zasadzie kilkanaście teraz oddałem strzałów, zanim on strzelił, on chyba raz tylko do mnie strzelił, albo dwa. No kurde. O, pan nie trafiłeś. Dobra, jeszcze dwa, trzy strzały. No nawet nie, dwa, trzy, tylko jeden, okej. Okej. No, przeszukajmy tutaj tego cofaniaczka. Mi się wydaje, że strzał nie ma za dużo. Strzał mam 102, bełtów prawie 1000. Oj, to jest więc niezła, można powiedzieć, można byłoby tak powiedzieć, różnica, tak? Dobra. Czekajcie teraz. Szaman i ork. Dobra. Zabijmy szamana. Sio. Nie paruj, czulu. Coś do mnie strzela. Tak mi się wydaje, choć. Nie paruj, ramo. Zasrana, walcz jak normalny ork. Niby bohater, a lama naprawdę. Tylko paruje, dlatego żyje jeszcze. Dobra. Nie poparował chwilkę i zdechnął, dobra.
czyściutko, pięknie. Zobaczymy, jak teraz są wysoki kapłan, miał tylko fajkę. A dobra. Już nie będę się szczepiać szczegółów, że to są biedaki. Masa, a nie siła. W zasadzie no też, bo są więksi od ludzi, takie inne. Ale ilość na pewno też, bo kurde. W tej kolonii karnej do tego było, że szkoda gadać tych orków. Dobra. Weźmy, zjedzmy tutaj te stejki i ruszmy z tym właśnie naszym wojownikiem. Zobaczymy, czy teraz muszę powiedzieć, dam sobie radę, tak. Waldemarska Starka. Daje do życia i wytrzymałości, a to ci. Ciekawe, czy na tej wódce jednej dobiegniemy tam, a raczej nie. O, coś tam jest, bo widzę, że są krzaki. I takie dziwne, można byłoby powiedzieć, jaskinia czy co? Cholera, ciekawa. Ciekawa raczej. No to w następnej. Mi się wydaje, że tam wejścia nie ma, ale ciekawie wygląda, można byłoby tak powiedzieć. A moglibyśmy z kranu ognia tam przeskoczyć na dół? Nie. Ciekawe, ciekawe. Dobra, tu jest już przejście, dobra. Zapiszmy i ruszmy z tym wojownikiem, tak? Ja mam plan zająć się od razu szamanem, tak. Szaman to utrapienie i takie inne. Zajmiemy się szamanem. Zorki zajmiemy się z przejęzyczenia. No i wtedy się zajmiemy pozostałą ekipą, tak. Zobaczymy, czy nasz bohater przeżyje, bo dwie litki na głowie to dosyć słabo, może by tak powiedzieć. Weźmy sobie manę tutaj, o. Dobra, mamy manę. W klasztorze będzie dużo mikstur many, tak. Aha, on też kazał nam zebrać ileś tam ziół many, które zjedliśmy. Sorki za beknięcie wcześniej. Bardzo sorki za beknięcie, więc sknęło mi się. Dobra. Okej. Zapiszmy i ruszajmy z jego mościem, wojownikiem, Kalanem, czy jakoś tam miał na imię. Tak. Kaelin, no dobra, było blisko. No dobra, panie. No i widzicie, była taka lekka, można powiedzieć, zmuła, tak. I to był znak, że się zespawnowały nasze przemiłe, kurde, wielkie, śmierdzące, wrenne zwierzątka, tak. O, jego mościu, jak było na polowaniu? Nie, nie ty. Dobra, ja nic nie powiesz ciekawego, dobra. Też byłoby dobrze, jakbym się troszeczkę odnowiła, tak wytrzymałaś do tego czasu, jak będzie, może powiedzieć, będziemy blisko obozu, tak, żebym, można powiedzieć, wybił jak strzała do tego szamana, a oni się zajęli nim. No i tego właśnie się tego boję, że Kalin sobie nie poradzi. Tak, tego się boję, bo jak próbowałem dokończyć tą część, to sobie nie poradził i dlatego odgrywam, tak. Dobra, ale trzymajmy kciuki za naszego wojownika, może sobie poradzi. Dobra. Dun-dun-dun. Dobra, już jesteśmy blisko. Tak! Zapisuję, można powiedzieć, nieźle, ale jesteśmy blisko obozowiska, tak. Druga, prawie druga będzie w nocy, jak skończymy tą potyczkę. O, jak czas szybko mija. Ale to kotyk, okej. Biegnij. Papa, kolego! Ładnie. Pomóżmy naszemu koledze. Ładnie idzie. Aj, tylko dostałem troszeczkę po głowie. Dobra. Dobra, weźmy miksturki tak, żeby szybciej się... No bierz to! Ja pierdzielę, nie. Bierz te zasrane miksturki i ruszamy pomóc mu. Raz, dwa. Dobra, pomóżmy naszemu tutaj, muszę powiedzieć, towarzyszowi broni, tak. Oh.
Dobra. Dobra, ucieknijmy na chwilę, tak? Znów uniknęliśmy śmierci. No, ładnie sobie radzimy. Miejmy nadzieję, że nasz kolega zaraz nie wykituje. Dobra, musimy szybko wybić. Jop, dawaj, dawaj, bezi sprintem taktycznym. Nie paruj, lamo. Pa, kolego! Ha, kolego! Sor... O, nie, nie! Aj! A, dobra. No, sam chciałeś. Kolego, sorki życie walnąłem, ale no już... Można powiedzieć, był na zielono ludziska, no i kurde, zaatakował. Nie, nie, nie chciałbym, nie dam się pobić, o nie. Właśnie też ciekawość, jak nasza postać zostanie pobita przez przyjaciela, może byłoby tak powiedzieć, bo nie wiem, może by mnie nas zabił. Nie wiem, cholera, jak to jest. Ale przez przyjaciela mi wydaje się, żeby nas na 90% nie zabił. Jak nas położy, to dostajemy expa po prostu za naszą postać, tak, jak nas obali. Dobra. Tylko, żeby się ruszył. Okej. Okay. Chyba nie jesteś... przypominają mi się stare czasy. Rozdupczanie orków. Nie wiem jak ty, ale ja zamierzam wrócić do wioski. Możesz zatrzymać to całe... No dobra, polowanie na orków z Skylinem, fajnie. Mamy tutaj, no, muszę powiedzieć, o... A, wykopałem tu, okej, wykopałem. Dobra. Zobaczymy. Czekajcie, czy jakieś są stejki, no pewnie, że są stejki do gotowania, dobra. W następnej części, tak, bo tą skończę, tak, jutro będzie kolejna część ludziska. Dobra, w następnej części, tak, pójdziemy do klasztoru i będziemy sobie go zwiedzać, zajmiemy się zadaniami, takie inne ludziska. No i tutaj jak skończę gotować te stejki, tak, to skończy się 54. część Zagrajmy w Gothic 3. To ludziska, będzie to koniec 54. części Zagrajmy w Gothic 3. Dzięki za oglądanie, nara.